Siema, z tej strony Jake. Słuchajcie, 8 przydatnych trików Final Cut Pro, które mam nadzieję ułatwią Wam montaż w tym programie. I to wszystko w 2 minuty. Także zaczynamy. Trik numer 1 polega na zapisaniu okien w takiej konfiguracji, jaka jest dla Was najlepsza, a więc jeżeli na przykład kolorujecie, to warto włączyć niezbędne do tego wykresy, zbędne okna wyłączyć, a następnie wejść w Window, Workspaces, Save Workspace As i zapisać ustawienia na przyszłość. Wskazówka numer 2 również pomaga zaoszczędzić czas, a to używając stworzonych przez siebie presetów, w których macie często używane efekty. Załóżmy, że zawsze kolorując materiał używacie Color Wheels, krzywych i Custom LUT. Teraz zamiast dodawać te efekty pojedynczo za każdym razem, wystarczy zapisać je jako nowy efekt, który będzie zawierał je wszystkie. Znacie to, jak musicie wcisnąć komend --, żeby zobaczyć cały timeline? Powiem krótko, Shift Z. Załóżmy, że chcecie w pewnym momencie pogłośnić lub ściszyć muzykę. Sam wielokrotnie robiłem to, wycinając fragment muzyki, wydłużałem, ściszałem a niepotrzebnie. Wystarczy kliknąć R na klawiaturze, zaznaczyć fragment, którego głośność chcecie zmienić i dostosować ją do swoich potrzeb. A długość pogłośniania i ściszania można zmienić, używając punktów przed i za zaznaczonym fragmentem. Bardzo często, wrzucając film na Instagrama, muszę zmienić jego rozdzielczość i do tej pory zawsze wszystko kopiowałem, tworzyłem nowy projekt, wklejałem itd. A nie trzeba. Wystarczy wyjść w Window, Project Properties i zmienić rozdzielczość na taką, jaką się chce. Jestem pewien, że wielu z Was już niejednokrotnie zdenerwowało się z powodu połączeń pomiędzy muzyką a konkretnym klipem. A to też nie jest większy problem. Jeżeli chcecie przestawić zaznaczony klip bez przesuwania połączonej do niego muzyki, przytrzymajcie grawis, który na chwilę wyłączy połączenie z klipem. Dalej, jeżeli chcecie zmienić, z którym klipem ma być połączenie, zaznaczcie ścieżkę, przytrzymajcie Command Option i kliknijcie, gdzie ma się łączyć. A jak w ogóle chcecie usunąć klip bez usuwania muzyki, to kliknijcie Shift i Backspace. I z głowy. I to by było na tyle. Jeżeli ten film Wam się podobał, był dla Was pomocny, like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa, linki do moich social mediów, do grupy LensBusters, jak zawsze w opisie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!